symbol epoki PRL, wymarzone auto Polaków Syrena 105, od niedawna jest eksponatem Fabryki Sztuk. To zapowiedź dużej wystawy historycznej, nad którą pracuje zespół tczewskiej placówki. Na dziedzińcu Fabryki Sztuk od 18 października możemy podziwiać Syrenę 105, model z 1978 roku, wyprodukowany w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. Jej premierowa prezentacja rozpoczęła się od wjazdu nieco młodszych symboli polskiej motoryzacji z czasów PRL. Malucha, czyli Fiata 126P i Fiata 125. Klimat epoki przypominał także poczęstunek, kawą z fusami, cukierki i rysy i paluszki. Syrena została zakupiona przez Fabrykę Sztuk jako eksponat wystawy, której otwarcie zaplanowano na maj 2025 roku. Jako pierwsi auto powitali przecinający wstęgę wiceprezydent Tczewa Adam Urban i dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska, którą zapytaliśmy, dlaczego prezentowana jest właśnie Syrenka. Dlaczego? Dlatego, że ona zapowiada nową wystawę historyczną, którą otworzymy podczas Nocy Muzeów w 2025 roku. PRL na co dzień, Tczew w latach 1945-1989. Dlaczego Syrenka? Dlatego, że ona była wszyscy marzyli o Syrence, tak? Każdy o niej marzył, była symbolem tego PRL-u, dlatego właśnie Syrenka. I też dlatego, że część wystawy poświęcona będzie motoryzacji, w której znajdą się samochody, które były w czasie PRL-u w Polsce produkowane. Na sali, na parterze to na pewno będzie motoryzacja, czyli znajdą się wszystkie samochody, znajdzie się oczywiście Junak, znajdą się rowery, to czym w czasie PRL-u poruszaliśmy się, a na pierwszym piętrze życie codzienne. Mogę zdradzić, że na pewno będzie pokój, będzie mieszkanie z okresu PRL-u, na pewno będzie odzież, tak? W czym chodziliśmy. Mogę zdradzić, że będzie też taśma produkcyjna i przypomnijmy, na pewno będzie w innym stylu wystawa, bardzo ciekawa, interesująca. 2025 Noc Muzeów, to będzie to. Syrena Fabryki Sztuk jest wyjątkowo utrzymana. Wygląda jak nowa. Waży 940 kg, a jej moc to 40 koni mechanicznych. Została oficjalnie eksponatem, ale oczywiście można nią jeździć. Zależało nam na tym, żeby była właśnie Syrenka. Nie mały Fiat, nie duży Fiat, których było więcej, a Syrenka, która jest naprawdę symbolem PRL-u i o której wszyscy marzyli. Ponad 500 000 było szczęśliwymi posiadaczami. Ja niestety nie. Marzyliśmy o niej i zależało nam, żeby właśnie była Syrenka, żeby była na chodzie. Ona jest na chodzie, ona tutaj sama wjechała. Jest po prostu śliczna i cudowna. W najbliższy weekend zarówno Syrenkę, jak i towarzyszące jej Fiaty będzie można podziwiać z bliska. Fabryka Sztuk w sobotę organizuje wydarzenia temu towarzyszące, grę miejską i warsztaty plastyczne dla dzieci.